Cześć, z tej strony Marcin. Drugie zadanie zestawu D z książki Teraz matura z funkcji liniowej. Poziom podstawowy na razie. Później będzie rozszerzony. Zadanie drugie mamy takie. Miejscem zerowym funkcji f od x jest liczba 1 druga. Stop. Zatrzymajmy się. Skoro miejsce zerowe, czyli to f od x nasze, czyli inaczej y, no to jest 0, nie? A sobie napiszmy, a skoro to miejsce zerowe jest 1 druga, to to jest nic innego jak x. Czyli za x mogę podstawić tutaj sobie jedną drugą. Plus 2. Czyli pomnożę to przez 2. Czyli 0 równa się a plus 4. Tak, bo jedna druga z dwójką się skasuje, będzie 1. No i jak odejmiemy czwórkę, to wyjdzie, że minus 4 równa się a, czyli ostatecznie a równa się minus 4. Szczerze, pierwszy raz czytam to zadanie i nie wiem, co jest dalej, ale już z pierwszego zdania mogę wywnioskować, że skoro miejsce zerowe to jest jedna druga, to jak podstawię sobie tu 0, tu jedną drugą, to wyliczę a. Dobra? Czyli tak, to sobie skasuję, pewnie zaraz będę potrzebował inne miejsce, a przy okazji wiemy, że to nasze a wyszło minus 4, nie? Tak, dobrze mówię? Tak, ok. A równa się minus 4. Dobra, wyznacz wzór funkcji f i podaj argumenty, dla których wartości funkcji są mniejsze od wartości funkcji takiej. Dobra, czyli skoro ja mam a, to znaczy, że ja wiem, że moja funkcja f od x równa się minus 4x plus 2. A oprócz tego wiem, że moja funkcja g, tylko może weźmiemy ją innym kolorkiem, to jest minus 3x plus 4. I teraz co ja mam zrobić? Wyznacz wzór funkcji f, załatwione. I podaj argumenty, czyli podwylicz x, dla których wartości funkcji f są mniejsze od wartości funkcji g. Czyli funkcja f są mniejsze od wartości funkcji g. Tak? F-y mają być mniejsze od g. No to zamiast f-ów podstawiam oczywiście to, czyli minus 4x plus 2, a zamiast g podstawiamy oczywiście to, minus 3x plus 4. I rozwiązuję nierówność, czyli dodam sobie 3x-y i odejmę sobie 2, czyli mam minus 4x plus 3x to jest minus x, 4 minus 2 to jest 2. Mnożymy przez minus 1 i tu jest uwaga, bo jak mnożymy przez liczbę ujemną lub dzielimy przez liczbę ujemną, to znak w drugą stronę, nie? No i 2 razy minus 1 to jest minus 2. No i najlepiej narysować to jeszcze na osi, czyli zaznaczyć sobie minus 2. X-y mają być większe, czyli oczywiście w prawo, czyli to są te x-y. No i tutaj kółko tak, bo bez równego. Czyli ostatecznie x-y należą od minus 2 do nieskończoności. I to kończy nasze zadanie. Myślę, że proste i nie będzie pytań, ale jakby były, to oczywiście śmiało w komentarzach. I łapki. No, na razie. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.